Początek roku 2022 w sporcie był trudny. Odwołano m.in. Grand Prix Śradza w halowej piłce nożnej. Po całkowitym zdjęciu obostrzeń sport się odrodził i w regionie, jak grzyby po deszczu, przybywało wydarzeń i meczów, a z trybun już bez obostrzeń swoich ulubieńców wspierali kibice. Zacznijmy od sportów drużynowych. Pierwsza połowa roku była bardzo udana. Po 4 latach gry w 4 lidze łódzkiej piłkarze Warty Śradz w 65-lecie istnienia klubu wywalczyli upragniony awans do grupy pierwszej trzeciej ligi. Natomiast siatkarze Tubądzina Volley Mosir Śradz po rocznym rozbracie z drugą ligą wrócili na ten szczebel. Zespół Patryka Spychały wygrał trzecią ligę łódzką oraz play-offy, turniej półfinałowy i finałowy. Czas przejść do drugiej połowy roku. Dla biało-zielonych była ona trudna, choć rundę jesienną skończyli tuż nad strefą spadkową. Natomiast Tubądzin Volley znajduje się w środku tabeli, a kilka meczów w hali szkoły podstawowej nr 10 w Śradzu były bardzo emocjonujące. W siatkówce mieliśmy też jeszcze jeden sukces. Młodziczki SMS Ostrów Łaskowi Łask wywalczyły wicemistrzostwo Polski, ulegając jedynie drużynie Metra Warszawa. Po raz pierwszy w Śradzu rozegrano turniej Balcerzak Cup. Pomysłodawczynią imprezy była Patrycja Balcerzak, reprezentantka Polski w piłce nożnej, a obecnie zawodniczka hiszpańskiego Sportingu Huelva. Zawody były skierowane dla dzieci z roczników 2011 i 2012 i wzięło w nich udział 10 zespołów. Każdy młody piłkarz otrzymał medal, dyplom i upominek. Rok 2022 był przełomowy dla klubu Śradz Warriors. Zespół zadebiutował w lidze futbolu amerykańskiego PFL 9. Śradzanie grali w grupie z Wilkami Łódzkimi, Miners Krause Wałbrzych i Renegades Świdnica. Warriorsi zakończyli rozgrywki bez punktu i odpadli z dalszych rozgrywek. Jednak ich domowe spotkania przyciągnęły sporo kibiców, a otoczka wokół meczów była niepowtarzalna. Mimo tego, że Warriorsi zakończyli sezon, futbol amerykański raz jeszcze zagościł w Śradzu. W listopadzie na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano finał ligi PFL 9. Po zaciętym meczu Rajno z Wyszków wygrali z Wilkami Łódzkimi i to zespół z Mazowsza zdobył Mistrzostwo Polski. Śradzki Mosir nie próżnował i także organizował wiele wydarzeń sportowych. We wrześniu odbył się 30. memoriał Erasma Kicińskiego i 19. Wiktora Dubały. Nowością w programie były zmagania w kategorii dzieci oraz pokazowy mecz przyjaciół i rodziny obu zasłużonych dla śradzkiej siatkówki postaci z weteranami memoriałów. Wcześniej jednak, bo w marcu rozegrano 9. memoriał Kazimierza Januszkiewicza. Poza siatkówką na obiektach Mosiru gościły również Mistrzostwa Województwa Łódzkiego OSP w piłce nożnej, inne turnieje piłkarskie, tenisowe i siatkówki plażowej. W listopadzie powróciło Grand Prix Śradza w halowej piłce nożnej. W dwóch pierwszych turniejach udział wziął komplet 16 zespołów. Kolejnym powrotem do kalendarza sportowych imprez były letnie i zimowe igrzyska śradzkich przedszkolaków. Dzieci z miejskich przedszkoli rywalizowały w wielu konkurencjach, m.in. w przyciąganiu liny czy biegach. Nie zabrakło oczywiście tańca. Na nudę nie mogli narzekać także miłośnicy sztuk walki. Śradz gościł Mistrzostwa Polskiej Federacji Karate Shin Kyokushinkai, będące jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy Seniorów. W lipcu natomiast karatecy z Europy przyjechali na Kyokushin Fighting Spirit Camp. Pokazywaliśmy również trening Pauliny Grzegórskiej, zawodniczki łaskiego klubu sztuk walki Projama, która jest reprezentantką Polski w K1 i wicemistrzynią Polski w tej odmianie kickboxingu. Choć podopieczna łaskiego klubu ma 20 lat, z powodzeniem uczestniczy w wielu zawodach. Zostajemy w Łasku, bowiem obchody 600-lecia miasta miały również sportowe akcenty. W programie znalazły się m.in. bieg dzieci dookoła placu 11 listopada, czy przepłynięcie 600 długości na łaskim basenie. Kontynuujemy wątek pływacki. Do Śradza powróciła Otyliada. W kończącym się roku odbyła się jej 7. odsłona. 4 osoby przepłynęły ponad 30 km na basenie śradzkiej dziesiątki. Oczywiście sport to również zmagania indywidualne. W Śradzu i na stadionie Mosiru nasza kamera była świadkiem wielu imprez lekkoatletycznych. Podpatrywaliśmy para lekkoatletyczne Grand Prix, w którym brali udział nie tylko Polacy, ale również zawodnicy z Litwy i Tunezji. Ponad 1000 osób ze wszystkich województw Polski brało udział w zawodach lekkoatletyka dla każdego. Natomiast 400 zawodników wzięło udział w meetingu otwarcia sezonu lekkoatletycznego. W kwietniu odbyły się 62. biegi ulicami Śradza. W głównym biegu na 10-kilometrowej trasie o zwycięstwo walczyło ponad 500 zawodników. Działo się także na zbiorniku Jeziorsko. Ostrów Warcki gościł zawodników z całego świata podczas Mistrzostw Europy w wyścigu skuterów wodnych, będące jednocześnie jednym z etapów Czempionatu Globu. Równie atrakcyjną imprezą w gminie Warta były 26. regaty o błękitną wstęgę zbiornika Jeziorsko. Po sąsiedzku w gminie Błaszki stadion miejski gościł drugie igrzyska sportowe gminy Błaszki Runaway Rock Brook Junior Błaszki. Na starcie stanęło 800 młodych zawodników i zawodniczek z terenu gminy. Dzieci poradziły sobie z trudnymi przeszkodami i jednocześnie miały z tego zabawę, medal i uśmiech na twarzy. Mamy nadzieję, że uśmiech z twarzy kibiców i miłośników sportu nie zniknie i w 2023 roku, a program wydarzeń i imprez będzie bogatszy.